Mam tylko jedno zdanie do Pawła. Halo? A właściwie może do Was też. Wydaje mi się, że dobrym posunięciem byłoby stworzenie przyspieszonego trybu przyznawania statusu redaktora dla naukowców, którzy by mogli, żeby ogłosić, że oni mogą otrzymać status redaktora już po na przykład 100 edycjach i jeżeli tylko przyślą na przykład list z odręcznym podpisem i pokazaniem swojego dorobku, to może byłoby... To nie jest funkcja tego, a to jest dyskusja do kawiarenki, to jest ewentualnie do kiedy indziej. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę przemawiać na tym forum, bo od wielu lat jestem związana blisko z Wikipedią. Korzystam z niej na co dzień jako tłumacz i początkowo ograniczałam się do poprawiania błędów w wersji polskiej i angielskiej, ale potem zaczęłam też tworzyć nowe hasło w obu wersjach. Od roku zaczęłam też przyjeżdżać na różne spotkania wikipedystów i bardzo je mile wspominam, szczególnie wikipedycję na Kaszubach. W dzisiejszym wykładzie będę rozważać, czy Wikipedia jest błogosławieństwem, czy też przekleństwem dla tłumacza. Jak widać, z wykształcenia jestem biologiem i filologiem angielskim. Pracuję jako tłumacz i redaktor naukowy. Jestem też członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych, czyli EASE, które wydaje kwartalnik European Science Editing oraz praktyczne wskazówki dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych, tak zwane EASE Guidelines. One zostały już przetłumaczone na 15 języków, więc razem z angielskim jest 16 wersji językowych. Wszystkie są dostępne za darmo na stronie internetowej EASE. Polska wersja oczywiście też istnieje, mam tu kilka egzemplarzy, które tak wyglądają. A najładniej wygląda wersja bengalska. Notabene jest to 6. Język na świecie. Jest mało znany pod względem ilości użytkowników. Z mojego punktu widzenia Wikipedia jest po prostu niezastąpiona, ponieważ jest jedyną wielojęzyczną, darmową encyklopedią. Pomaga sprawdzać poprawność tłumaczeń w słownikach dwujęzycznych, ponieważ niestety słowniki zawierają błędy, a czasem hasła w ogóle nie ma w słownikach i encyklopedia pomaga szukać odpowiedników takich słów. Dla przykładu binokular. Nie ma tego słowa w polskich słownikach dwujęzycznych. Można by się pokusić o przetłumaczenie jako binocular, ale słowo binoculars oznacza lornetkę. Prawidłowym tłumaczeniem jest stereoscopic microscope, co łatwo sprawdzić właśnie w Wikipedii. Czasem szukanie odpowiedników nie jest jednak łatwe. Problemem są błędy merytoryczne występujące Wikipedii również. Czasem jest brak linku do języka angielskiego. Czasem linki są nierównoważne albo mało praktyczne. Podam przykład. Na przykład fitocenoza, jak widać, może nie do końca, nie ma w ogóle linku do wersji angielskiej. Z czego to wynika? To pojęcie po prostu nie upowszechniło się w ogóle w świecie anglojęzycznym. Zamiast phytocenosis, które się zdarza w niektórych tłumaczeniach,
Anglik po prostu powiedziałby plant community, czyli biologisko roślin. I tak należy tłumaczyć, ponieważ jeżeli napiszemy phytocenosis, przeciętny naukowiec, nawet botanik, tego w ogóle nie zrozumie. Znaczy cudzoziemiec, tak? Może mówię Polak, Rosjanin jeszcze, ale anglojęzyczna osoba nie zrozumie. Kolejny przykład, drzewostan, również nie ma linku do wersji angielskiej i często jest tłumaczony jako tree stand, a to jest zupełnie błędne tłumaczenie. Należy je tłumaczyć jako forest stand. Linki nierównoważne. Szukając odpowiedników trzeba zawsze czytać definicję, ponieważ wiele słów ma inny zakres znaczeniowy niż my byśmy oczekiwali. Na przykład torfowisko było zlinkowane do bok, a tymczasem bok to jest tylko jeden z typ torfowisk. Torfowisko wysokie, o kwaśnym odczynie, zdominowane przez mchy torfowce. Natomiast torfowisko fen, dominowane zwykle przez tużyce, to jest zupełnie inne słowo, fen. Tak więc biorowisko niskie to fen. Kolejny przykład, Pomorze. Dla Polaka Pomorze się składa z zachodniego i wschodniego, ale dla Niemca istnieje jeszcze kolejna część, tak zwany Vorpommern, czyli Pomorze Przednie. I Niemcy tłumaczą to zgodnie z geografią jako West Pomerania, czyli tak samo jak my tłumaczymy swoje Pomorze Zachodnie. I jest to powód czasem nieporozumień. Dlatego jeżeli chcemy być zrozumiani prawidłowo, najlepiej tłumaczyć jako Western Part of Polish Pomerania, czyli zachodnia część polskiego Pomorza, a nie całego Pomorza. Tu jest schemat komórki. Widać jądro, tak, organella. I pomiędzy tymi organellami jest galaretowata substancja, która jest nazywana w polskich podręcznikach cytoplazmą. Dla Anglika jednak prawidłowym określeniem jest cytozol. A cytoplazm to jest suma cytozol oraz organelli. Czyli pojęcie jest szersze niż w języku polskim. Dlatego właśnie bardzo trzeba uważać i czytać definicję. W polskiej Wikipedii jest napisane, że cytoplazma jest właśnie też sumą cytoplazmy podstawowej i organeli, ale niestety ze względu na te uproszczenia w polskich podręcznikach, gdzie nie jest napisane cytoplazma podstawowa, tylko sama cytoplazma, przeciętny uczeń będzie kojarzył to tylko z substancji pomiędzy organelami. Linki mało praktyczne. Przykład, pisanka. Ku mojemu zdumieniu była zlinkowana do angielskiego artykułu pod tytułem pisanka, zamiast do Easter Egg. Artykuł podpisany pod tytułem pisanka po angielsku był bardzo bogaty, ilustrowany. Natomiast pod Easter Egg nie było żadnych zdjęć polskich pisanek, tylko ukraińskie i z innych krajów. Oczywiście zmieniłam link i dodałam polskie zdjęcia, ale to nie jest przypadek odosobniony. Na przykład kolejny, gmina jest tłumaczony jako gmina, chociaż nikt poza Polską tego nie zrozumie. Tak samo województwo jest tłumaczone w Wikipedii jako województwo, choć tutaj specjalnie przyniosłam taką cegłę. Słownik Webstera, 200 tysięcy definicji, nie ma tu tego słowa w ogóle. Jak nikt się nie bierze, niech sprawdzi. To słowo dosłownie oznacza bycie wojewodą, funkcję, sprawowanie funkcji wojewody. Tak? Bo wojewod to jest wojewoda. Ale też no, kto z cudzoziemców będzie wiedział, że jakaś tam funkcja administracyjna w dawnej Polsce się nazywało wojewoda. Dlatego wszystkie poważne słowniki polskie, PWN-u i tak dalej, jako pierwsze tłumaczenie województwa podają province. Próbowałam wielokrotnie przeforsować na Wikipedii zmianę nazewnictwa. Niestety bez rezultatu, ponieważ konsensus już ustalono ileś x tam lat temu i to by był problem i
dużo edycji. I, no i właściwie to czemu tak chyba. No i niestety, jeszcze tutaj kolejna sprawa, widać Great Poland. To nie jest Wielkopolska, tylko dosłownie Wielka Polska. A Greater Poland to jest Większa Polska. No, no po co to w ogóle tłumaczyć na słowa, które nie odpowiadają, nie są prawdziwymi odpowiednikami. Najlepiej po prostu zostawić oryginał, czyli Wielkopolska prowincja. Jeżeli ktoś chce się do mojej batalii przyłączyć, to zapraszam na stronę dyskusyjną hasła Voivodeships of Poland. Tam jest dosyć długa dyskusja z argumentami najróżniejszymi. Postuluję, żeby kryteriami wyboru dobrego odpowiednika Wikipedii były wiarygodność źródeł, zrozumiałość dla cudzoziemców oraz dopiero na końcu częstotliwość. I to nie oparta o Google, który bardzo często zawyża wyniki. Na przykład na początku się pokazuje liczba 100 tysięcy wyników, a jak się zacznie przeglądać na samą stronę, to nagle się okazuje, że jest tylko kilkadziesiąt albo kilkanaście. Trzeba bardzo uważać. Inne ważne atuty Wikipedii. Poszerza horyzonty, a im więcej tłumacz wie, tym lepiej będzie tłumaczył, bo tłumaczenie polega na, dobre tłumaczenie polega na takim przedstawieniu tekstu, treści, żeby cudzoziemiec ją łatwo zrozumiał. A żeby to zrobić, sam tłumacz musi to też dobrze zrozumieć, tak? Jeżeli nie zrozumie tekstu, to nie będzie w stanie tego zrozumiale przedstawić w obcym języku. Dlatego też takie ważne jest, aby tłumacze starali się specjalizować i nie tłumaczyć tekstów, których w ogóle nie rozumieją. Kolejny atut to wielka możliwość upowszechniania ciekawych, wartościowych informacji. Kiedy tłumaczę, szukam czegoś, czasem znajduję naprawdę niesamowite, ciekawe rzeczy. Zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, na przykład z istnienia polskiego misjonarza i przyrodnika, który napisał pierwszą książkę zatytułowaną Flora, czegoś tam. To on nowatorsko użył słowo flora i dowiedziałam się o tym z angielskiej Wikipedii, gdzie w haśle pod tytułem Flora wymieniono trzy różne znaczenia tego słowa i właśnie to jako książka, to trzecie znaczenie słowa flora, właśnie było opatrzone notatką, że to właśnie Michał Boym, polski misjonarz, po raz pierwszy użył tego słowa w tym znaczeniu. Oczywiście dodałam tę informację do polskiego hasła o Michale Boym. Podsumujmy więc, Wikipedia, czy jest błogosławieństwem, czy też przekleństwem dla tłumacza. Błogosławieństwem jest, bo ułatwia pracę, ale niestety czasem mylące informacje, tak? Mówiłam o różnych typach problematycznych linków. Może wyznaczać dobre standardy tłumaczenia, tam gdzie panuje bałagan, ale niestety łatwo zostać przegłosowany. Czasem też przykre uwagi. Albo anulowanie wpisów zupełnie na dzień dobry. Pomaga upowszechniać wartościowe informacje, ale tak jak tutaj Paweł wspominał, Wikicode powoduje, że wielu ludzi, którzy dużo wiedzą, po prostu tego nie zapiszą, nie wprowadzą tej swojej wiedzy do Wikipedii. To ja proponuję, żeby przynajmniej na przykład źródła pokazywały się mniejszą czcionką. To już by znacznie ułatwiło edytowanie. Bo jak się widzi, te źródła w jednym ciągu, w ogóle ciężko znaleźć ciąg dalszy zdania i tak dalej. Poszerza horyzonty, ale jest zbyt ciekawa i niestety odciąga od pracy zawodowej. Także jest błogosławieństwem, ale też niestety czasem przy okazji zaproszę na
przyszłoroczną konferencję mojego stowarzyszenia, które będzie obchodziło 30-lecie. Konferencja odbędzie się w czerwcu w Tallinie. Mam tu kilka egzemplarzy czasopisma i wskazówek i też mojego poradnika po polsku dla naukowców. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt. Bardzo dziękuję za uwagę.